Wybiła godzina 16, piątek, na Zilo, Europa da się lubić. Jest to chwila, aby zrobić znowu rozkminę. Na dzisiaj mieliśmy rozmawiać o święcie umarłych, zmarłych i Halloween. Święto zmarłych każe nam się z porządkowaniem grobów, kupnem zniczy, wiązanek, chryzantem, spotkań rodzinnych na odwiedzanych cmentarzach. Każdy chciałby spędzić te święta w mogiłach najbliższych lub też rozpinanych. Jest to dobry moment na refleksję, także nad własnym życiem, nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Do tego w Zapan Brat wskoczył jeszcze tak zwany Halloween. I czy nie wydaje wam się, że jest trochę takiej sprzeczności między tymi dwoma zjawiskami, dwoma nazwami? Bo jeszcze można by było powiedzieć, że Święto Zmarłych kojarzy się nam z pamięcią narodową, jako pamięć narodowa. Później można by do tego dopiąć uroczystości zaduszne. Ale poczono to z Halloween. Jest to zwyczaj związany z maskaradą obchodzoną w wielu, wielu, wielu krajach w wieczór 31 października i tak dalej. Mógłbym się o tym rozgadać, ale po co? Lepiej jest zawczasu poznać wasze zdanie. Co myślicie w ogóle o tych zagadnieniach? Halloween, Święto Zmarłych, Święto Umarłych, Dzień Zdumy. Mariuszu, Święto Zmarłych, Halloween mają bardzo wiele wspólnego, bo czymże jest sypa? Ja ogólnie mam, że tak powiem, swoje, widzimisię, jeśli chodzi o mój pogrzeb i tak dalej, bo to chcę na pewno, żeby zostało zbierane. A jeśli chodzi o tym, to ma być po prostu impreza, bo to w aktualnych czasach każdy powód do spotkania jest dobry, że tak wiem, dla całej rodziny, tak? Taka ilość rodziny, bliskiej bądź dalszej, zbiera się tylko i wyłącznie na ślubach i na pogrzebach. Na żadną inną uroczystość nie uda ci się sprowadzić, powiedzmy, 40% swojej rodziny. A czemu, że tak powiem, ma to związek z Halloween? Bo w Polsce, że tak powiem, chrześcijańskie się utarło, że śmierć jest taka smutna i tak dalej. Ale śmierć nie może być smutna. To jest po prostu, tak jak na nasze czasy, to jest po prostu powód do spotkania się rodziny, no. A że komuś się zeszło z tego świata, no cóż, przyszła jego pora, no. No, coś w tym jest, no ale mówię, no wiecie, no wiesz, wiara katolicka to tamto, niektórzy kurde znowu mówią, że to jest takie też trochę Halloween, to jest święto takie kurde wymyślone kurde dla szatana kurde, nie, bo to tamto. Ja ogólnie wam powiem, że nie mam nic przeciwko Halloween, bo też znajduję się tu, gdzie się znajduję, tutaj te święto obchodzą wszyscy. Tak samo dzieci chodzą, zbierają cukierki tego, no ja tak samo swoje puszczam i nie będę zabierał frajdy. Na pewno jest nam smutno, jak ktoś umiera, kurde, kogoś nie ma, przychodzi ten dzień, kurde, kiedy go wspominamy, ale w ten dzień, który wspominamy, to w zasadzie powinniśmy się już, no tylko wspominać i cieszyć tymi wspomnieniami, tak? No bo już niestety ta osoba chciał, nie chciał, nie wróci, tak? Nie wróci. Tak jak Robert powiedział, na każdego z nas przyjdzie raz, tak? Jest ten czas, odchodzimy, przychodzą następni i tak to się w kółko ogólnie kręci. No Robert też poszedł fajną taką kwestię, istotną dosyć, no bo to jest taka tradycja, można byłoby powiedzieć, nie tylko Polska, ale głównie Polska, że kiedy się ktoś urodzi, to spotyka dużo ludzi, kiedy ktoś zemrze również, no i, a nie, jeszcze czekaj, jeszcze ślub, ale na pogrzebach chyba jest najwięcej ludzi, bo przychodzi rodzina, przychodzą
Proszę ja was, zaproszeni goście. No, powiem szczerze, że z tym to bym się do końca nie zgodził, bo to różnie to bywa. Czasami jest tak, że bynajmniej w dzisiejszych czasach, że na wesele więcej przyjdzie osób jak na pogrzeb. No ale ja to tylko, no i masz rację, bo to nam się kojarzy z tym filmem Cztery wesela i pogrzeb. Jest to tak poniekąd, ale przeglądając jeszcze sobie słowniki, bo lubię czasami przeglądać słowniki, może to trochę takie zboczenie jest, tłumacząc sobie tam troszeczkę może i z łaciny na angielski, to nazwa na przykład tego Halloween to jest Blood Monday, czyli krwawy miesiąc. Jak ty, Czarków, to wcześniej powiedziałeś, że to tak z tym chrześcijaństwem to tak trochę nie do końca jest, to no ja podzielam też twoje zdanie, twoją opinię, ponieważ jako chrześcijanie to nie powinniśmy parać się tym Halloweenem. Ale zaraz, Halloween to jest święto, że tak powiem, dla dzieciaków. Kto tam sobie w międzyczasie wymyślił, że to czczenie diabła i tak dalej. A czymże jest zmartwychwstanie Jezusa? Może on z diabłem, dlatego zmartwychwstał. No, także, kurczę, no nic co ludzkie jest mi obce. I nie potępiajmy kogoś za to, że wierzy w księżyc, a nie w słońce, no. I tyle. Ale jeszcze nikt tu nikogo nie potępia i myślę, że nie będzie potępiał, tylko każdy mówi o swojej opinii. Dlaczego Jezus umarł i zmartwychwstał? No, to jest zupełnie inny temat. Moglibyśmy tutaj trochę czasu na tym wywodem spędzić. Ale chodziło o to, że Jezus to była największa zapłata na odkupienie grzechów. Ludzkich oczywiście grzechów. Ale czymże jest śmierć jednego człowieka, który podobno robił cuda i tak dalej, to zostało spisane przez ludzi, którzy chcieli kontrolować innych ludzi. No to po prostu. To powstało tylko po to, ta Biblia, która jest zresztą w każdej wierze jest taka sama, ale każdy czyta inaczej. To jest po prostu, to powstało do kontroli ludzi, tak? Bo człowiek jak nie wie, gdzie to, że coś istnieje i tak dalej, to jest zagubiony i nie wie, w którą stronę iść. A to zostało stworzone po to, żeby człowieka nawet nie tyle co ukierunkować, co kontrolować po prostu. Bo człowiek po prostu jest głupi. Ja wam powiem tak, no z punktu widzenia katolika, ja wam powiem, że ja też ogólnie za tym nie jestem. Ja nie jestem za tym, bo dla mnie święto zmarłych to jest święto zmarłych, to jest jakiś taki dzień, gdzie trzeba okazać szacunek, kurde, naszym najbliższym, kurde, ludziom zmarłym, kurde, których już z nami nie mam. Ale co chciałem podkreślić, że na dzisiejsze czasy zmuszają nas, może nie zmuszają, ale gdzieś prowadzą nas w takie Halloween po prostu w sposób taki, że my nie możemy się od tego gdzieś, kurde, oderwać. Zobaczcie, ilu Polaków się porozjeżdżało po innych krajach, tu, tam, siam, tak? I popatrzcie na przykład teraz, jak ja będąc tutaj w USA, ja po prostu też pomału, delikatnie muszę jakoś tak jakby przystopować z tym. Nie mogę powiedzieć komuś, ty, to jest złe, bo każdy ma swoje życie. Tak samo swoim dzieciom. Nie mogę powiedzieć, dzieci, słuchajcie, tak nie możecie robić, macie siedzieć w domu, nigdzie nie wychodzicie, nie będziecie z innymi dziećmi zbierać cukierków, kurde, nie? A po drugie, co jeszcze Robert powiedział, że ty mówisz, że to jest święto takie dla dzieci. Nie, to nie jest dla dzieci, to jest święto dla wszystkich, bo dorośli tak samo robią bale, imprezują, przebierają się. I z drugiej strony, co chciałbym jeszcze podkreślić, że być może to jest dobrze, że takie coś zrobili, bo ludzie mają, wiecie co, mają jakieś takie skupienie na czymś, bo na przykład co było zawsze w Polsce, niszczenie grobów, różne cuda się odpierdzielało na cmentarzach, kurde, były różne naprawdę cuda, a tak ludzie mają zajętą głowę trochę czymś innym, myślą o tym, jak zorganizować jakiś bal, kurde, jak pójść się pobawić, tego i głupoty im chociaż nie chodzą po głowie.
To jeszcze ja zmienię troszeczkę bieg tej rozkminy. Interesuję się, jak wiecie, kulturą romską. I u Romów jest zwyczaj taki, że oni się spotykają na cmentarzach, śpiewają im tam, piją wódkę. Zawsze jeden kieliszek jest wylewany z pierwszej rundy, jest wylewany na ziemię, na grób, i znowu następna runda. Przebywają tam, jedzą, rozmawiają o kimś. W zasadzie można by było powiedzieć, że się bawią i bawią się dobrze. Z umiarem. To jest jedna taka z tradycji, którą chciałem wam przedstawić. Co wy na to? Ależ oczywiście, że tak, bo to, że o kimś wspominamy, nie musi być koniecznie robione na smutno, tak? Ja właśnie czegoś takiego ani u siebie na pogrzebie, ani, że tak powiem, na nagrobku, że tak powiem, nie chciałbym, że tak powiem, płaczu, lamentu i tak dalej, bo lament nic nie da. Wspominajmy sobie. No właśnie, sytuacja jest następująca, że kurczę, no tyle jest smutnych rzeczy, które spotyka ludzi, nas w dotychczasowym życiu, czy to, czemu nie mielibyśmy się radować, czy nawet ktoś chodzi, no to powinniśmy być bardziej szczęśliwi, czy zadowoleni z tego, że mieliśmy ten czas, gdzie ta osoba żyła, spędzaliśmy ją czas, to powinniśmy wspominać, czym powinniśmy się cieszyć, a to, że ona odeszła, tak przyszedł los i w rzeczywistości nie ma odwrotu od tego, więc powinniśmy być tylko i wyłącznie szczęśliwi, że mieliśmy w ogóle możliwość poznać tę osobę i spędzić z nią czas. Więc tak, no i kurczę, no to pewnie, moim zdaniem tym bardziej sypa, na czym polega, no przychodzą ludzie, spotykają się, rozmawiają, jedzą, oczywiście, że to w polskiej tradycji jest to na zasadzie smutne, ale w rzeczywistości dlaczego właśnie smucić się? Ile mamy powodów do smutku każdego dnia, to jeszcze po prostu ktoś rodzi i mamy z tego tytułu się jeszcze tym bardziej obchodzić śmiercią naturalną. Przyszedł jego czas, przyszedł jego odpowiedni wiek i on chciał tego, żeby odejść, to dlaczego my mamy jeszcze kurna płakać za nim, lamentować w ogóle? Nie, po prostu zostawmy to w spokoju. Myślę, że ta osoba po części, ona bardziej by chciała, żebyśmy się wszyscy szczęśliwi, byli zadowoleni i żebyśmy się cieszyli z tego, a nie żebyśmy płakali i lamentowali, bo to jest niezmienne. Tak, Danielu, coś w tym jest. Nie wiem, czy wiecie, ale dopiero w 830 roku papież Jan XI ustanowił wszystkich świętych w dzień 1 listopada ku uczczeniu osób takich wyniesionych na ołtarze, ale później z czasem też objęło to inne osoby świeckie. A 2 listopada uznano za dzień taki zaduszny. Po jakimś czasie, chyba to było w 998 roku, za sprawą benedyktynów. Ale właśnie, powiedziałeś tutaj, Danielu, o takiej radości, wesołości. Powiedz mi, jak odbierasz coś takiego, jak ktoś ciebie straszy? Śmiejesz się z tego? Jesteś zadowolony? Czy wręcz przeciwnie, zdruzgotany, masz szczepane nerwy, zły? Wiesz co, na pewno pierwsza reakcja jest taka, że tam, wiesz, serce ci staje i trochę jesteś przerażony, ale po chwili od razu wydaje się, że najczęstsza reakcja to jest śmiech. No, wreszcie się dobiłem, bo ciężko się dobić do kropy. Powiem wam tak, w pewnym sensie się z wami zgodzę z tym wszystkim, że trzeba się radować, śmiać, kurde, to tamto. Ale z drugiej strony powiem, że nie każdy człowiek potrafi. Bo jeżeli, znaczy ja powiem tak, wszystko okej, okay, tak? Tak jak mówię, Halloween, tego okej. Okay. Ale ja na przykład powiem szczerze, ja nie wiem, czy ja bym potrafił być na cmentarzu, śpiewać się, bawić się, wiedząc o tym, że jest tam, które ta osoba, której kurde już nigdy nie zobaczy. Wie? Dlatego tylko chciałbym tak poruszyć temat, że wiesz, jedna osoba tak może potrafić, druga nie może, kurde. Ja bym na przykład nie potrafił. Ja mogę, oczywiście, jest święto zmarłych, mogę gdzieś pójść na bal i tam się bawić z ludźmi, ale na pewno nie dałbym, nie mógłbym tego zrobić na cmentarzu. Po prostu nie mógłbym. No ale Robert tam wcześniej trochę wspomniał na temat Jezusa. Jezus przyszedł, żeby odkupić nasze grzechy, tak? Skoro to była zapłata za wszystkich ludzi, to ludzie mają możliwość zmartwychwstania.
Więc no, kiedyś musimy ich zobaczyć, więc już można dzisiaj wyczekiwać tej chwili i być przygotowanym i być radosnym, tak jak tutaj wspomniał Daniel. Ale dlaczego ja powiedziałem o tym strachu? No bo ten Halloween, no wszystko takie, kurde, no przynajmniej wygląda demoniczne, straszy i tak dalej, dużo związane z krwią i w ogóle, no to tam śmiech zbytnio często się nie pojawia. Jak nie przy samym Halloween? Gdzie? To chyba o innym Halloween. A Czarku, no właśnie koniecznie musi to być na cmentarzu. Cmentarz mi pozostanie, że tak powiem, strefą ciszy i zamysłu. Ale przecież jak jest pogrzeb, jak jest święto zmarłych, to, że tak powiem, żeby się modlić, nie trzeba być w kościele, o tak. Nie, no to, że dlatego ja powiedziałem, nie dlatego mówię, że ja wszystko się zgodzę, tylko z tym cmentarzem to tak nie do końca, nie? Znaczy, nie, wiesz, to każdy robi jak chce, nie? To ja powiem za siebie, że ja bym na przykład nie dał rady, nie? Bo gdzieś tam, będąc na tym cmentarzu, wracają wspomnienia, tak? Cały ten pogrzeb, ten moment, kiedy ta osoba odeszła, ten widok tej trumny, kiedy ją zakopywali, no po prostu, wiesz, no jedni ludzie coś tam, wiesz, więcej zapamiętują, mają w głowach, inni mniej. Jedni mogą wspominać dobre chwile, inni kudę. To nie zawsze jest dobre i to dlatego zależy od człowieka, który rozumiesz. Ale tak jak mówię, gdzieś będąc na jakimś tam balu Halloween czy coś, ja też tak mówię, że to jest taka trochę impreza taka demoniczna, jak to Mariusz mówi, ale tak naprawdę to są tylko różne gadżety, srety, przebrania i nic poza tym. Tak naprawdę tam są normalni ludzie, którzy spotkają się na co dzień na różnych jakichkolwiek imprezach i się dobrze bawią. No i tyle, nie? Ale bo to zależy od kraju, w którym się znajdujemy. W Polsce uczyli nas, że święto zmarłych, czyli tak jak wcześniej było wspomniane, to jest czas zadumy, modlenia się za tych zmarłych. W Polsce Halloween weszło dopiero od niedawna, tak? Tam nie ma takiego święta jak Halloween. Ale znowu tu, gdzie my mieszkamy, to tutaj nie ma święta zmarłych. Idziesz na cmentarz to 1 listopada. To tutaj tak naprawdę mało jest odwiedzających. Z reguły są tylko ci, co byli nauczeni, że 1 listopada to jest święto zmarłych i trzeba iść postawić znicz. Tutaj bardziej bawią się dzień przed, czyli święto Halloween. No właśnie, na pewno też słyszeliście też, że kiedykolwiek komuś, nie wiem, kogoś, kogo znacie, powiedzmy, jakiś wyrządził krzywdę. Bardziej można się bać jakiegoś drugiego człowieka, który błądzi, ale w rzeczywistości jak jest z duchami. No, na Halloween troszeczkę ten dzień zaduszny, wszystko nawiązuje trochę do duchów, do osób zmarłych, ale w rzeczywistości one nie wyrządzają jakiejś krzywdy takie. No bardziej można się spodziewać, że bliska cię osoba, czy drugi człowiek rządzi ci krzywdę, niż jakiś Bóg, kurczę, tak? Wiecie co, jeszcze tak w międzyczasie zaczerpnąłem sobie kilka informacji z amerykańskiej gazety US Today, czyli Ameryka Dzisiaj, w wolnym tłumaczeniu, Wigilia Wszystkich Świętych, czyli Halloween, to najważniejszy dzień obrządków satanicznych. Jak czytamy w wyżej wymienionej gazecie. Jest dla świata przestępczego świętem religijnym, podczas którego sataniści składają ofiary, a czarownicy oddają się modlitwom albo organizują uczty dla zmarłych. No tutaj Ameryka trochę jest sfiksowana, jeśli chodzi o to święto. Lubimy sobie tam chodzić, w ten dzień popatrzeć, jak są domy poozdabiane. Powiem wam, niektóre naprawdę nie są śmieszne i zabawne. Tam jest strach wejść. I o to w święcie Halloween chodzi, żeby było strasznie, no. Co wam mogę więcej powiedzieć? Ale wam powiem, że tak szczerze mówiąc, dla mnie to jest rybka, naprawdę. Może kiedyś trochę miałem inaczej, ale że po prostu człowiek już, kurde, siedzi tyle lat tutaj, to człowiek się do tego przyzwyczaił i naprawdę nie mam to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Ja to zawsze mówię, rób tak, jak ci pasuje, wiesz, czy ty tam te Halloween, kurde, obchodzisz, czy nie obchodzisz, czy dzieci zbierają cukierki, czy nie, to nie jest ważne. Ważne jest to, co wierzysz, kurde, i w jakim kierunku tak naprawdę zmierzasz, kurde. I najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem. A reszta, to wszystko jest po prostu życie. No dobrze, Mariuszu, ale
rzeczywistości, jeśli nasze dzieci zbierałyby cukierki, my byśmy bawili się gdzieś na jakimś balu halloweenowym, przebralibyśmy nasz dom, to co my moglibyśmy dać tym czarownikom, tym satanistom, że my to robimy? Bo my w rzeczywistości odbieramy to jako, powiedzmy, dobrą zabawę, jako jakiś tam zwyczaj, tradycję. A oni nie inaczej, tylko my moglibyśmy z kim być potrzebni, że my świętujemy też to, ale my w ogóle nie świętujemy tego na zasadzie takiej, że my to też, nie wiem, chcemy złożyć jakąś ofiarę, jakąś dziewicę, powiedzmy, tak? Nie, absolutnie, po prostu w formie zabawy, rozrówki i zabawy dla dzieci, tak? Więc my nie przyłączamy się do tych obrządków, które oni obchodzą. Teoretycznie nie, ale wyobraź sobie, że jedziesz pojazdem, poruszasz się po drodze publicznej i nie znając zasad ruchu drogowego, nie znając przepisów, popełniłeś błąd. Tak samo jako chrześcijanin jesteś zobowiązany znać podstawy chrześcijaństwa, które mówią o tym, że to nie jest zgodne z naszymi wierzeniami. Uczestniczenie w czymś, co nie jest zgodne, jest łamaniem prawa. No tak, no dobra, no okej. Okay. No tylko teraz jest pytanie, teraz tak, bo są na przykład kościoły, są księża, są pastorowie i ci powiem, taki na przykład pastor w Ameryce, tak? Taki pastor. On jest pastorem, on też ma dzieci, żonę i jego rodzina też obchodzi Halloween. No to kuźwa, o co to kaman? Tak, chrześcijaństwo ma wiele rozłomów. Zostało to tak rozdzielone, że jakby tak zliczyć, można by było powiedzieć, że chrześcijaństwo nominalne rozpadło się dawno, dawno i powstały w to miejsce no, mniejsze organizacje. Religia rzymskokatolicka, grekokatolicka, baptyści, zielonoświątkowcy, coś tam, kurczę, zapomniałem, nie chciałbym źle powiedzieć nazwy, ale dnia siódmego, jak oni tam się nazywają, Świadkowie Jehowy, Żydzi, muzułmanie i tak dalej, i tak dalej. To no, gdzieś nastąpił ten podział, a że czasami w niektórych z tych wierzeń, które wywodzą się od chrześcijaństwa nominalnego, nie każdemu coś pasowało, to każdy chciał na swoją stronę i coraz dalej odchodziło się od tego prawowitego wzoru. Stąd się narobiło takiego wielkiego miszmaszu na dzień dzisiejszy. To tak prostosłowiem. Ale jakie to nominało? O czym ty mówisz troszeczkę, Mariusz? Jeśli wszystko to, co widzimy w Piśmie Świętym, w ogóle, to są kurta przepisanie po przepisaniach i to są różne dodatkowe wersje zrobione i później kolejne odłamy zrobione. To w takim bądź razie może powinniśmy wyznawać Koran. No to teraz ja wam powiem, teraz tak jakby mówisz, są takie odłamy, to tamto, siamto, tak jak ty Mariusz powiedziałeś. Nie? No to ja mógłbym powiedzieć teraz, że chrześcijaństwo też jest podzielone na jakieś sekty. Tak szczerze mówiąc. Ale współczesne chrześcijaństwo to jest sekta i nikt mi nie powie inaczej, że tak nie jest. Ale słuchajcie, skoro mówimy tak o tym dniu zadumy, o tym święcie zmarłych, o tym Halloween, powiedzcie, jak wy, bo w zasadzie ten Halloween to do Polski chyba wkroczyło w latach około 90. W Niemczech było już troszeczkę wcześniej, w Anglii to już szło, Stany to chyba było taki, Stany, Kanada, Irlandia, Wielka Brytania to już było takie, na, jakby to się można powiedzieć, na pierwszym ogniu, stamtąd się to tak rozeszło. Powiedzcie, jakie wy, jako chrześcijanie, jakie wy macie tradycje związane z tym dniem zadusznym? I jakie macie tradycje związane, lub też zabawy, związane z dniem Halloween? No, Mariuszu, wiesz co, nie wiem, szczerze powiedziawszy, wychowywałem się w Polsce w latach 90. i początek lat 2000. I wiesz co, i ta tradycja Halloween no, jakoś tak nie wprowadzała nic w rzeczywistości. Moje życie i u mnie nie było z tego tytułu żadnych jakichś przyjęć, partii i w ogóle. Teraz bardziej jakoś tak się więcej o tym słyszy i
nie wiem, co tam się dzieje wśród młodych za specjalnie w Polsce, ale dla moich czasów to zupełnie nic nie było. Teraz no to oczywiście trzeba przebrać kobiecinę gdzieś za jakąś straszną podpornicę albo wiedźmę i później wykorzystać jeszcze, żeby... No, tradycja była zawsze taka sama, kurde, no jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, nie no. To było zawsze co roku chodzenie na cmentarz, kurde, sprzątanie nagrobków, kurde, czyli okazywanie tak jakby, kurde, szacunku dla zmarłego. Później się w dniu zmarłych, kurde, rozumiesz, chodziło, modliło, wspominało, kurde, wracałeś do domu, też siadałeś, wspominałeś tą daną osobę, rozmawiało się. Wspominało się dawne czasy, kiedy ta osoba była, co się działo, jak to wyglądało. To taki dzień wspomnień, kurde, nie? No ale wiecie co, tutaj czegoś takiego nie ma, no bo w Polsce żyjemy całymi rodzinami, nie? Tutaj przyjeżdżamy, z reguły jesteśmy sami. I tak naprawdę nie ma do kogo iść na ten cmentarz, czyli nie ma tego. Naprawdę są tak oblężone przez tych ludzi. Nie, tu jest garstka ludzi na cmentarzu. Ale znowu Halloween to właśnie jest tak, że kurna chodzą ulicami, obijają się o siebie, bo wszyscy chodzą, zbierają te cukierki, przebierają się, impreza. Czyli tutaj to święto zmarłych tak jakby idzie w odstawkę. Może dlatego, że to jest dzień po dniu, bo Halloween mamy dzień przed świętem zmarłych. Może żeby to była jakaś tam dalsza odległość, to może te dwa święta byłyby obchodzone, ale niestety Halloween tutaj wygrywa. No tak, no ale to wiesz, to mówimy cały czas o Amerykanach, ale znowu my Polacy, będący tutaj, kurde, w Stanach Zjednoczonych, na przykład my tak mamy, że nawet idziemy na ten cmentarz, na byle grób, żeby po prostu już z tego zwyczaju, który mamy z Polski, po prostu pójść, kupić znicza i zapalić i postawić na byle jaki grób. Chociaż nikogo, kurczę, coś mnie urwało. I w każdym razie chciałem powiedzieć, że mimo to, że tutaj nikogo nie mamy na tych cmentarzach, dzięki Bogu, no to i tak chodzimy i zwyczaj ten mamy, że musimy iść i postawić ten znicz komuś, kurde, na nagrobku, nie? Ale w ogóle moje pytanie jest takie, dlaczego chodzimy akurat w święto zmarłych, czyli tam 1 czy tam 2 listopada, nawet nie pamiętam. To tak samo jak z walentynkami. Masz się kochać, że tak powiem, i okazywać to kwiatka, przynieść tylko jeden dzień w roku, czy lepiej to okazywać regularnie? Tak samo jest właśnie ze świętem zmarłych i to, że ty raz w roku posprzątasz ten grób i postawisz znicz, to nic nie znaczy przecież. Już powinno się opiekować w miarę regularnie, żeby nie mieć przy tym tyle roboty co raz. A dwa po prostu przy tym pracować, tak? I wtedy nie będziesz tylko raz w roku wspominać swojego tam przodka czy kogoś znajomego, a będziesz to robić regularnie. Tak, tylko że to jest troszkę inaczej. Tak jak mówisz, no niby powinno się chodzić regularnie, ale no nie oszukujmy się. Kto chodzi regularnie? Nie mamy czasu. Życie jest takie krótkie, my jesteśmy tak zalatani, że dobrze, że to święto jest chociaż raz w roku, że faktycznie idziemy odwiedzić ten grób i spotykamy się całymi rodzinami. No bo tak jest, bo nie pojedziesz na grób, okej, jedziesz gdzieś tam do najbliższych, nie wiem, babcia, bo gdzieś tam niedaleko jest pochowana. Robercie, to jeszcze tak ku twojej odpowiedzi. Ten dzień ustanowił 1 listopada jako Dzień Wszystkich Świętych. W 835 roku papież Jan XI. Właśnie, no jest to poniekąd, podzielam też zdanie twoje, Beata, że to jest taki okres, w który, może nie okres, ale terminowość taka, żeby się spotkać, odwiedzić i tak dalej, nie? Ale z racji jeszcze takiego właśnie tego Halloween, jeszcze chciałbym się ciebie tak zapytać, Beato czy Czarku, czy też jeszcze ktokolwiek tam by chciał odpowiedzieć.
Scary fun, to prawdopodobnie mówię to niepoprawnie po angielsku, ale to jest takie farmy strachu u was tam w USA występuje coś takiego. I dzieci się zawozi na takie farmy poprzebierane. Można powiedzieć, że Amerykanie mają właśnie taką też tradycję. Tak, mają, kurczę, no. I dużo ludzi jeździ, no po prostu, wiesz, dla dzieci to jest frajda, no bądźmy szczerzy, dla dzieci to jest frajda i nie będziemy tego ukrywać. Ale ja jeszcze, to zaraz może Bata coś dopowie, bo ona może coś więcej będzie na ten temat chciała powiedzieć, ale ja jeszcze chcę wrócić do tematu tego, co Robert powiedział. Robert, ja się z tobą w pewnym sensie nie zgodzę, bo dla mnie walentynki, a święto zmarłych, to są dwa inne całkiem dni. A wiesz dlaczego? Bo człowiek na przykład raz się rodzi, a urodziny obchodzi co roku. Tak samo jak człowiek umiera, to też powinno się to kurde, rozumiesz, wspominać i raz, chociaż raz w roku poświęcić ten jeden dzień dla osób, kurde, zmarłych i proszę ciebie pójść, pomodlić się, kurde, rozumiesz, za duszę zmarłych i my jako Polacy, mówię, jeżeli ktoś jest katolikiem, to mi się wydaje, że to jest nasz zasrany obowiązek. Mariusz, to ja wrócę do tego, co powiedziałeś. U nas to bardziej się używa terminu haunted house, czyli to są pomieszczenia, jakieś stodoły, znaczy stodoły, ciężko to nazwać stodoły, bo u nas tego nie ma. Po prostu jakieś budynki duże, które się wynajmuje i tam są robione takie właśnie pomieszczenia z takimi strasznymi rzeczami. Małe dzieci raczej tam, to jest od któregoś tam, od pewnego wieku, no bo nie wszyscy tam wejdą. Oprócz tego mamy jeszcze gorsze rzeczy, bo wchodząc do takiego haunted house, ale to jest dla dorosłych. No to powiem ci, ja bym nie chciał tam wejść. No może nie to, że tam wierzę w duchy, ale jestem, tak mi się taki wydaje, że troszeczkę taki, no nie cykoraż, ale no nie, nie szukam takich wrażeń. Jeszcze, przygotowując się, przeczytałem sobie, że jest taka zabawa specjalnie z tym związana w tych miejscach farm strachu, która się nazywa, też prawdopodobnie, nie powiem tego poprawnie po angielsku, Apple Bobbing, nie wiem, kurde, to jest jakaś zabawa. Też, którą się robi na Halloween u was. Kurde. Coś kojarzę, gdzieś kiedyś coś widziałem, że tak powiem. Ja się właśnie tak zastanawiam, bo to konkretnie jest tam mowa też o jabłku, coś się tam z jabłkiem robi. Teraz się tak zastanawiam, skąd się wzięły te iPhony. Jak to skąd? Sekta satanistyczna wymyśliła, kurde. To jest ich firma. Ponoć to jest taka zabawa, w której bez użycia rąk należy ugryźć jabłko spośród tam pływających w jakiejś miednicy z wodą. Tak, stało takie właśnie ten. Tak się zastanawiam, co to ma właśnie na celu. Chyba się trochę podtopić, nie? Być może, na pewno nie jest to ciepła woda. Przesąd mówi, że jeśli się uda nadgryźć jabłko, to ma to na tamten rok, w nadchodzącym roku oznaczać, że będzie, że przyniesie mu to szczęście. Powiem ci tak, Mariuszu, a u nas w Polsce zabawa w Andrzejki, jedzenie jabłka, które wisi na sznurku? To jest jeszcze mało powiedziane, Robercie. Lanie wosku, wróżenie z fusów, wróżenie z kurzu po mące i tak dalej, i tak dalej. To są formy według patrzenia z punktu widzenia. Powiem szczerze, że kiedyś często wybiegałem w przyszłość, ale tylko przez sen. Jak się budziłem, strasznie bolały mi nogi. Taki żarcik. W międzyczasie przeglądam sobie tutaj kilka właśnie takich fotografii związanych z tym Halloween i powiem szczerze, no nie, no nie chciałbym tego robić,
Aczkolwiek jako młody człowiek za gówniaka, powiem szczerze, brałem udział w tych andrzejkowych zabawach. Takie wróżenie, takie tam, wiecie, tam przelewanie wosku przez klucz to było coś takiego. No i andrzejki to głównie kojarzą się z piciem alkoholu. I latającymi łaskami w młodości, tudzież innymi przedmiotami przytwierdzonymi nawet do ziemi. No dokładnie, bo że tak powiem, andrzejki są takie bardziej pogańskie, jaśminne. W sensie na pewno próbowali to ci wielcy z kościoła wyplewić, że tak powiem, ale nie mieli polotu. I dzień zaduszny, czyli święto zmarłych, kiedyś obchodzono w maju. Dopiero tam po jakimś czasie zostało przeniesione na listopada. No ja sam się aż tak to nie wgłębiałem, szczerze mówiąc, kurde, kiedy to było, kiedy tam przenieśli, kiedy co. No ale mówię, no, tak jak mówię, no, jest taki Halloween, no jest, tak samo jak są andrzejki, kurde, rozumiesz. Tak samo są jakieś tam sekty, tak samo jak ty powiedziałeś, że kościół, kurde, i chrześcijaństwo jest podzielone też na jakieś tam odłamy, kurde, rozumiesz, no to moim zdaniem to też jest w pewnym sensie sekta. No i to tak wszystko, tak naprawdę, powiem ci, wszystko jest takie, kurde, głupie i dziwne. Nie wiem, czy wiecie też o tym, że w tradycji polskiej utarły się takie zwyczaje, które nakazywały w noc poprzedzającą dzień zaduszny pozostawić kościoły otwarte. Wierzono, choć i są ludzie, którzy obecnie wierzą, że dusze zmarłych zbierają się w swoich parafiach, aby w tej nocy odprawiać mszę. A nabożeństwo celebruje zmarły proboszcz danej parafii. Msza odbywa się o północy, czyli w godzinie duchów. W owym czasie nikomu nie wolno wejść do kościoła, albowiem do świata żywych się nie powróci. Do początku XX wieku wierzono w odwiedzanie domostw przez dusze zmarłych. Z tego powodu zostawiano uchylone drzwi i furtki. Do początku XX wieku wierzono w odwiedzanie domostw przez dusze zmarłych. Z tego powodu zostawiano uchylone drzwi i furtki. Na stołach lub na parapetach przy uchylonych oknach pozostawiano chleb i inne potrawy. Czasami stawiano kwartę lub flaszkę z wódką. Z interesującym zwyczajem kulinarnym może poszczycić się Podlasie. W regionie tym gotowane specjalnie dla młodych duszyczek gotowano kisiel owsiany, po czym pełną miskę pozostawiano na stole. Wiesz, że teraz jak powiedziałeś ten kisiel, coś mi się kojarzy na te takie sytuacje. Kiedyś nam się o tym mówiło, tak, że zostawiało się uchylone okno. No właśnie, i to jest taki. Dobra, druga część wypowiedzi. To byłby dobry temat na następną rozkminkę, czy wierzymy w takie właśnie odwiedzanie zmarłych. Ale czemu? Przecież to jest ten sam temat. Jeszcze jedną ciekawostkę chciałbym wam przytoczyć. Bardzo popularne na terenie całej Polski było rozdawanie jedzenia i jałmużny dziadom kościelnym. Byli to pobożni pielgrzymi, którzy krążąc od kościoła do kościoła żyli z datków i zbiórek. Wierzono bowiem, że modlitwa człowieka ta pobożnego na pewno będzie wysłuchana. Proszono więc, aby dziad kościelny odmawiał modlitwy za krewnych ofiarodawców. Wcześniej jednak chleb dzielono na tyle kawałków, za ile dusz pielgrzym miał się modlić. Zdarzało się również, że do kościoła lub muru cmentarnego, czyli do miejsc, gdzie można było się spotkać dziadów, przynoszono gorącą kaszę. Ciekawym zwyczajem jeszcze było, zwłaszcza na wschodnich terenach Polski, było rozpalanie wielkich ognisk. Głównymi miejscami palenisk były rozstaje dróg,
czyli skrzyżowania, lub dogodne miejsca blisko cmentarzy. Dusze wędrujące po świecie miały się przy nich ogrzewać, zanim udadzą się w długą wędrówkę w zaświaty. Ponadto ogień miał chronić ludzi przed złymi duchami i upiorami. Ognie zaduszkowe rozpalano więc zawsze na mogiłach osób zmarłych gwałtowną śmiercią, a zwłaszcza na grobach samobójców. Samobójców pogrzebanych przed murem cmentarza, bo kiedyś ich nie chowano na cmentarzu. Obecnie ognisk już się nie pali, ale piękny zwyczaj wywodzi się z tego obrzędu, jest zapalanie zniczy na grobach zmarłych. Wiedzieliście o tym? Nie, ale chciałam powiedzieć, że takich dziadów dużo zostało, które chodzą i proszą o jałmużnę. Tak, tu się z tobą zgodzę. Ale no to wychodziłoby z tego artykułu, iż zapalanie zniczy na mogiłach, na cmentarzach, jest to zwyczaj demoniczny w kościele katolickim. Nie tylko. Gdyby dalej przyjrzeć się temu pewnemu artykułowi, którego tutaj przestudiowałem niejednokrotnie, okazuje się, że obecnie dawne wierzenia, gusła, zazwyczaj i praktyki odchodzące od przeszłości, czyli msze świętej, modlitwy, wypominki, modlitwa połączona z wywoływaniem imion i nazwisk zmarłego, zastąpiły dawny zwyczaj przywoływania zmarłych, a zatem wywoływania duchów. Składanie kwiatów na grobach ma przypominać o tradycji szykowania jadła i napoju dla duszy naszych krewnych. Ciągle żywa jest tradycja pamięci o naszych bliskich. Rodzina w polskiej tradycji odgrywa kluczową rolę. Dlatego więzi rodzinne podtrzymywane są nawet po śmierci członka rodziny. Właśnie poprzez pamięć i odprawianie obrzędów za zmarłych. Czyli ksiądz dla pieniędzy zrobi wszystko, bo te wypominki są co niedzielę. Tak, tylko że wypominki, chyba się nie nałożyłem tam na kogoś, one się zaczynają dopiero od drugiego. Od pierwszego nie mogą się zacząć, tylko od drugiego. Listopada naturalnie. A zatem reasumując to wszystko, święto zmarłych, święto pamięci narodowej, Halloween, różne obrzędy. Co wybrać? Czy wszystko to jest dobre? Czy to jest dla nas korzystne? Czy to pomaga nam, a może przeszkadza, a może faktycznie pomaga duszom zmarłych? To jeszcze mi się przypomina, tutaj wcześniej mówiłem o takich uchylaniach furtek. U nas był taki zwyczaj, że trzeba było najlepiej zdjąć bramkę albo furtkę, tudzież jakieś tam wejście na posesję i schować komuś. Taki był zwyczaj. Później się to przeniosło na taki zwyczaj noworoczny. Tak, i tak też my czyniliśmy, tylko że to było właśnie w Sylwestra się zabierało te bramki dla sąsiadów i się gdzieś tam chowało. Niektórzy czasami dopiero znajdowali po paru miesiącach, jak śnieg zszedł. A słuchajcie, nie mieliście tak w zwyczaju czegoś takiego, że chłopak i dziewczyna szli sobie na cmentarz poradkować, no bo można było wypić wino przy tylu świecach, zapach tych świec, niektórzy przynosili świece, które pachniały tak bardzo, bardzo fajnie. Przecież to takie romantyczne, randka na cmentarzu. No nie, nie wiem, Mariusz, ja takiej randki nie miałem, nawet bym nie pomyślał o tym, żeby iść na cmentarz na taką randkę. Jedynie co miałem, to pamiętam, ale to robiliśmy dobry uczynek, bo po święcie zmarłych zawsze były takie kurde znicze, które pogasły, się nie dopaliły do końca. To my żeśmy zbierali te znicze i robiliśmy tak zwanego grzyba. Nie wiem, czy wiesz, na czym to polega. Brałeś kurde taki duży kurde jakiś gar albo taki kurde kocioł, wrzucałeś do środka wosk i grzałeś to kurde, że ten wosk aż kipiał. I wtedy jeden podbiegał z wiadrem i kurde lał wiadro wody i jak dupło w górę, chłopie, to był ogień, dym, kurde, na 30 metrów w górę. A do domu żeśmy wracali cali wosku.
No i stąd się teraz już wiem, skąd się wzięły te wszystkie woskowe figury w Muzeum Permagon. Chyba źle powiedziałem. Tak. I mój mąż jeszcze potrafił chodzić na święto zmarłych na cmentarze i chować się za groby i straszyć ludzi. Ale to nie tylko ja, to paru nas takich było. No. No, było, było. My żeśmy kurę tam chowali się, tam nawet się kładli pod te płyty grobowe, pod spód, kurde, rozumiesz, i ktoś idzie i ale pierdzielali wszyscy. No to teraz już wiemy, kto w Polsce zapoczątkował Halloween. Czarek, to twoja wina. O, no, ale to było, ci powiem, takie, no właśnie, wiesz, no, za gówniarza to były takie różne rzeczy, nie? Ale mówię, brońcie Panie Boże, my nigdy, wiesz, nie robiliśmy tam, jak to, wiesz, jak to niektórzy robili, kurde, wandale, kurde, czy niszczyli groby, czy to, czy tamto. Nie, no, chodziliśmy bardziej tak z towarzystwem, żeby się pośmiać, nie? U nas to był taki zwyczaj, że ksiądz, obojętny który, bo był wikary i był proboszcz, takim niegrzecznym ministrantom, bo byli też tacy, albo tacy, którzy chcieli zostać ministrantami, za karę zbierali ten wosk i gdzieś to się tam gromadziło w takich wanienkach, tudzież jakichś takich pojemnikach, i oni ten wosk gdzieś odsprzedawali i mieli też jeszcze dodatkowe pieniądze z tego. No, przyjemne, spożyteczne. Z tych niedopalonych zniczy na przykład. Tak, kiedyś, kurde, rozumiesz, jeszcze zrobiliśmy taki fajny numer, że mój taki znajomy był, a wiesz co, był tak jakby grób, ale on był tak jakby nie taki grób normalny, tylko wiesz, jakby to powiedzieć, krypta, coś jak krypta, że to po prostu było całe zbudowane z marmuru, kurde, było w ziemi i było zakrywane. To kiedyś tam święto zmarłych właśnie wsadziliśmy kumpla, żeby straszył i samego jego tak nastraszyliśmy, że udaliśmy, że odchodzimy, że poszliśmy i zostawiliśmy to płytę ciężko zamkniętą, on nie mógł stamtąd wyleźć. Ale on tam był osrany. No to powiem, nieźle, nieźle, nieźle. U nas robili jeszcze takie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby kurczę nie urazić czyichś uczuć. Wiecie co? Zbrało się taką słomki takie plastikowe, coś jak słomka do picia napoi. I na przykład jak było pilnowanie, czekaj, no stanie przy tych grobach i były kwiaty, wrzosy takie, nie? I na przykład kładło się taką doniczkę i jak z rana, to jeszcze ten plastik był na tyle sztywny, że on się nie prostował. Ale jak przychodziło trochę ciepło i na cmentarzu wiadomo dużo ludzi, to ten plastik się prostował i na przykład potrafiły kwiaty wypaść z doniczki. To była fajna zabawa. A dobre, dobre, to tego nie słyszałem. Jeszcze przypomniał mi się taki zwyczaj, kiedyś jak ktoś zmarł, babcia, dziadek, to pamiętam za gówniaka i tam chyba gdzieś jeszcze coś takiego dałem się namówić na takie coś chyba jak mając może 11 lat. Pamiętam też wróciłem z domu dziecka, to zmarła mi babcia. No i normalnie zmuszono mnie, żeby jeszcze na odchodne zanim zakopią babcię, to zanim zabiją trumnę gwoździami. To trzeba było pocałować, nie? I wszyscy całowali w to samo miejsce, nie? U nas jeszcze na przykład dla kobiet dawało się pod poduszkę kosmetyki, żeby mimo wszystko ładnie wyglądało. Nie wiem, takie głupie, nie? Ale jakieś tak nie wiem. To u nas się na oczy kładło, jak zmarł na przykład dziadek, mężczyzna, ktoś taki najstarszy w rodzie. To nie wiem, czy pamiętacie, były takie 5 złotówki z rybakiem, z siecią. Nie pamiętam, mniej więcej wiem, jak to wyglądało, bo ja to pamiętam. I kładło się to na oczy. I pamiętam, kiedyś mój kuzyn do mnie mówi, ty, potrzeba nam kasy, są 2 piątki, bierzemy i uciekamy. Ale nie namówił mnie, bałem się. No nie, no już jakbyście okradli zmarłego, to już by była lipa całkowita. Jeszcze był taki zwyczaj, że na przykład składało się ręce, jak na przykład był tak sztywny, że nie można było mu poskładać rąk, no to
Było słychać trzeszczenie, ale poskładano i w ręce takie poskładane wkładało się o obrazek taki. No obrazek tam jakiś i z postacią, osobą, która tam niby wyświęcona była. A u nas obrazek i do tego jeszcze różaniec. Pamiętam kiedyś ksiądz u nas chodził po kolędzie, ale nie Zalewskiej. I kiedyś daje mi obrazek i ja sobie to wszystko powiązałem, ja mówię, tak, teraz dostaję pierwszy obrazek, a później na końcu dostanę w deskach, tak? O jeden, jak ja wtedy dostałem lanie. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom hashtag pogadajmy. Pamiętajmy o dzisiejszej premierze, która będzie o godzinie 21 naszego czasu europejskiego. I dzięki też za dzisiejszą rozkminę, za swoje takie przemyślenia, za chwilę zadumy, o podzielenie się swoją opinią, czy też pozytywną, czy też negatywną, no poniekąd też ze swoją bojaźnią, zrozumieniem lub też nie. Także zachęcam do następnego razu. Hashtag pogadajmy. Piątek po południu. Na Zilo Europa da się lubić.